Witam wszystkich. Drugi odcinek, montaż rolet i okna w domu z Suporexu. Czy tam pustaka, czy tam jak to tam się zwie. Dokładnie widzicie, co to jest. Słuchajcie, pierwsze okno mam zrobione. Że tak powiem. Wszystko działa. Hops. Roleta idzie, się zamyka. Okno wstawione. Teraz tak, oczywiście tu jest wszystko tak jak trzeba w tym oknie, ale żeby sprawdzić, czy jest dobrze wszystko, ustawiacie skrzydło okna w ten sposób. Jeżeli okno jest idealnie w pionie i wszystko jest dobrze, to nie ma prawa ani się otworzyć, ani się zamknąć. Oczywiście nie może być wiatru, czyli dlatego jest roleta zamknięta. Cyk. Okno stoi, jest wszystko w porządku. Teraz tak. Ja w swoich odcinkach, czekajcie, jak to będzie. Tak. Ja w swoich odcinkach pokażę Wam dokładnie, jak samemu, aha, bo to zamknięte, jak samemu zamontować okno z roletą na chałupie z Suporexu. I ten sposób nikomu nie pomoże na budynku innym, tak naprawdę. Natomiast jakbyście chcieli zobaczyć, jak to zrobić na budynku wtórnym, czyli z czegoś innego i w ogóle, czekajcie, otworzę to. To zapraszam Was na kanał Pseudobudowlańca. Krzysiek montuje takie okna u siebie w starym domu. I tamta wiedza, myślę, że Wam się przyda. I pomoże Wam zrobić to u siebie na starej chałupie. Natomiast ja Wam pokażę na nowej. Oczywiście ja się nie uważam za jakiegoś tam fachowca w tych tematach. Robię to pierwszy raz w życiu. Dlatego mam stworzoną taką checklistę, gdzie mam wypisane punkt po punkcie, co muszę zrobić, żeby dobrnąć od początku do końca. Tu mam taką checklistę zrobioną. W pierwszym odcinku przygotowałem otwór. Przygotowałem otwór pod montaż tego okna z roletą. Więc tych, co nie oglądali, cofnijcie się o jeden odcinek. Wystarczy kliknąć w nazwę kanału Marcin Zrób To Sam i przejść w zakładkę wideo. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować okno i zamontować na nim roletę, żeby przygotować to do montażu w murze. Także zapraszam do oglądania i ja się biorę. No dobra, od czego zaczynamy? Najpierw musimy rozpiąć okno, czyli wyciągnąć skrzydła z ramy po to, żebyśmy mieli dostęp do samej ramy. To są okna jakieś najprostsze z Castoramy, ale trzyszybowe. Ściągamy te zawleczki. O, zaraz będzie po zawleczkach. Właśnie się dopatrzyłem w tej chwili. Że na dole nie mam zaślepek. Wiecie, taki ząg. Trudno dokupić jakoś. Potrzebujemy taki klucz.
To jest klucz montażowy do okien. Jeszcze niedawno nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. I jeżeli chodzi, to są, mówię, okna z Castoramy na ramię Encore trzyszybowe. I bierzemy ten klucz, wyciągamy zawleczkę. To samo robimy tutaj, wyciągamy zawleczkę. Otwieramy okno i one nam się buja tam na dole na takim czpieniu. Podnosimy do góry i okno mamy ściągnięte i sobie wynosimy, znaczy okno, skrzydło i sobie wynosimy. Nie jest to lekki temat, z tym będzie gorzej. Ta dziura tam jest. Z tym będzie gorzej, ale... Ło. Panie. Dobra, zdjęte. Muszę chwilę odpocząć. Zaraz mi napiszecie, że dyszę. No to jak taki jesteś mądry, chodź weźmiesz to okno i je przeniesiesz. Opa. I wtedy zobaczymy, kto tu bardziej dyszy. Gdzie ja to miałem dać tutaj? Nie wiem, ile to waży, ale trochę waży. No. Dobra, mamy ściągnięte, czeka to na swoją kolej. Rama zluzowana, zaciskamy z powrotem czpienie, one i tak nie wypadną chyba. Zaciskamy z powrotem czpienie. Teraz kolejna rzecz, jaką robimy. Słuchajcie, ja mam te ściany wymurowane w idealnym pionie. Sam je murowałem, więc wiem, że tak jest. W szczególności tutaj, gdzie są otwory okienne i drzwiowe, więc teraz przykręcam tutaj po desce. Cztery deski przykręcam po obwodzie. Mam to przykręcone. I teraz słuchajcie, jeżeli nie macie tu pionu, no bo nie wiem, bo nie macie, warto przykręcić tutaj łatę, deskę prostą, cokolwiek, ustawić sobie tutaj pion do poziomicy i wypionować to, czyli sfazować na pół metra, trapezówką ściągnąć, żeby tu była płaszczyzna, która będzie Wam dawała pion, bo jeżeli tego nie będzie, to ten montaż będzie trochę utrudniony. Ja to mam, więc mam jakby sprawę załatwioną. Co robię teraz? Teraz wezmę, wstawię ramę w otwór. Słuchajcie, wstawiam ramę w otwór. Ta rama, waga tej ramy jest pikuś w porównaniu z tym, co waży, chociaż to jedno skrzydło, te mniejsze. Teraz biorę takie deski z wkrętami. Tu mam deskę od czoła, która mi licuje się z murem. Tu mam deskę od środka. Dociskam to, żeby rama dotykała mi do tej deski, która wyznacza mi licotynku. I przykręcam te deski. Które mi zblokują te okno. Po prostu w pozycji, w której ona będzie potem.
otwór jest 3 cm większy niż rama okna, bo jeżeli zrobimy większą dziurę, no to już będziemy musieli kręcić podwójne te deski, bo te nie wydadzą. Więc przygotowanie otworu to jest bardzo ważna sprawa. Mamy to. I teraz bierzemy drabinę, idziemy na dwór. Pan, panie. Odkręcamy te deski czołowe, które są. I przekręcamy je w pozycję, żeby zostały na murze. I przykręcamy, robimy tak wszystko. Deski mam poprzekręcane. Wyciągamy ramę od zewnątrz i maszerujemy z nią do chaty. I maszerujemy z nią do chaty. Ops. Ops. Odkręcamy te badziewie. Co jest tutaj? To jest listwa transportowa. Więc ona jest nam do niczego niepotrzebna. Dobra, ja to zrobię i będziemy robić dalej. Kolejną rzeczą, jaką robimy, od frontu okna, tam gdzie będzie na zewnątrz okno w chałupie, zrywamy naklejki. Niestety, wszystkie naklejki trzeba zerwać, bo będą przeszkadzać. Znaczy, nie wiem, czy wszystkie, trudno, nie ma jak złapać. O. Więc ja zerwę te naklejki i się widzimy. Naklejki mam zerwane i teraz ja będę montował te okna na dyble, więc muszę porobić na te dyble otwory. Gdzie się robi otwory na dyble? Otwory na dyble robi się tam, gdzie na oknie z boku są wkręty, bo to znaczy, że pod tymi wkrętami jest profil. I to, że przewiercimy sobie w samym plastiku, nic nam to nie da. Musimy to zrobić w profilu. Tutaj profil jest w kształcie kwadratu, kwadrat rury chyba. I ja te dyble będę wiercił 40 od, albo 45, nie, czekajcie. 40 i tu damy 40, zostanie nam 60, dobra, 40 od rantu. Czyli nie mam, zaznaczam 40 i zaznaczam 40. I teraz tak, mógłbym, może i nie mógłbym. Dobra, na 40 robię tak samo jak tamte. Mam poznaczone i normalnie wiercę dziurę na przestrzał. Kołki, dyble mam Fi10, więc dziurę robię wiertłem Fi10, ewentualnie możecie zrobić Fi11. Dobra, wiercimy, tak, tu jest profil. Pierwsza ścianka poszła. To jest pan, panie. Jest wywiercone.
Czyli mam, ciekawe czy wy to widzicie, przewiercone na wylot. I teraz od strony skrzydła rozwiercam to wiertłem takim, żeby dybel wszedł mi do środka, czyli ta śruba. W moim przypadku jest to 13. Kurna, coś z tą... Coś z tą moją wkrętarką zaczyna się dziać. I robię 4 takie otwory. 2 z tej strony, 2 z tamtej strony. Ważna sprawa jest taka, że musicie mieć okno w pionie i wiercić też w pionie, żeby się nie okazało, że będzie lipa i wyjdziecie gdzieś po skosie po tej drugiej stronie. Więc tak należy to zrobić. Przygotuję te dziury i będziemy robić dalej. Słuchajcie, otwory mam powiercone i co jest najważniejsze, po powierceniu otworów sprawdzamy, czy nasze dyble spokojnie przechodzą przez to wszystko. On musi luźno przejść, nie może być tak, żebyście go wbijali na siłę, a już broń Boże, żeby się okazało, że jest za mała dziura. On musi luźno przejść, bo później go nie wsadzicie. I po ustawieniu wszystkiego okna będziecie musieli to jeszcze raz wyciągać lub rozwiercać na pałę już tam, gdzie to okno ma być. Dobra, otwory mam powiercone, wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Bierzemy się za montaż rolety. Roleta przychodzi w takim stanie. To jest roleta. Tu mamy 2 prowadnice do tej rolety. Tu są opaski blokujące ślizgi. Odcinamy je. Ciach. I ciach. I teraz ten kołnierz, czyli ta blaszka, co tutaj jest, ona musi wejść pierwszy tor, który jest w oknie. Trzeba to włożyć i powiem wam, że samemu nie jest to łatwo, no bo mamy jedną rękę, tylko tak naprawdę wolną. Więc biorę roletę. To trochę waży. Opieram ją pod kątem, wkładam rękę między roletę, czyli tą część, która się suwa, a tamtą blachę i nakierowywuję tą blachę, no nie weszło, nakierowywuję tą blachę na ten rowek. To jest taka operacja. O, tu mi wskoczyło. Do której by pasowało, żeby były 2 osoby. Dobra, mam tylko tam z przodu, więc muszę ją cyknąć. Mam już do połowy. Weszło. Zobaczcie. Ta blacha musi idealnie wejść w ten pierwszy tor. I teraz
Nie możemy dalej puścić tej rolety. Czekajcie, jakoś tu kamerę założę, bo ona nam spadnie. Dlatego musimy mieć od razu przygotowane prowadnice, przynajmniej jedną. I teraz ten ślizg, który jest. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tu jest ślizg, musicie go wepchnąć, żeby on wam nie blokował wciśnięcie tej prowadnicy. Jeżeli ten ślizg będzie wystawał, ta prowadnica. Kurwa. No, wyjąłem. Ta prowadnica w życiu wam nie wejdzie. Wyjąłem tu kawałek. Weszło. Weszło. Wciskamy ślizg. No, przerypane jest to samemu zrobić. O, i ta prowadnica musi tu wam wskoczyć do samego końca. I opieramy to. I teraz sprawdzę, czy to siedzi. Siedzi. I teraz już wam ta roleta nie spadnie. I wkładamy drugą prowadnicę. To samo, wciskamy ten ślizg, żeby on był w swoim miejscu. On jest właśnie zblokowany tymi. Tymi opaskami, żeby nie wypadł. I zakładamy drugą prowadnicę. Jeżeli ten ślizg nie będzie na swoim miejscu, nie ma opcji, żebyśmy tą prowadnicę do końca wsadzili. Dobra, mam to wsadzone, mam to zrobione. O. I teraz ustawiam puszkę względem okna tak, żeby to było luks. Dobra, mamy to, muszę odsapnąć chwilę. Dobra, majstry. Teraz przykręcamy prowadnicę. Ja miałem fabrycznie powiercone dziury, więc nie musiałem ich robić. Ustawiamy prowadnicę do rantu okna, dokładnie. I przykręcam to do okna. Przykręcę to wkrętami do metalu, ale przykręcę to zwykłym śrubokrętem, nie wkrętarką, po to, żeby nie przekręcić gwintu. Czyli gwint, który mi się wytworzy w tym plastiku, będzie trzymał. Jeżeli polecicie wkrętarką i przekręcicie ten gwint, to ten wkręt nie będzie tego trzymał. Więc ja sobie to poprzykręcam i będzie lupior. Prowadnice mam przykręcone i ta puszka tu chodzi w tym luźno. Więc majster sobie właduje tu blachowkręta. Ustawię tą puszkę tak, jak mi się wydaje, że będzie dobrze. I ładuję tutaj blachowkręta samowiercącego. No i to jest ten moment, w którym... Czekajcie, nagrywa się to? Nagrywa. To jest ten moment, w którym trzeba sprawdzić, jak to działa i czy w ogóle działa. Dobra, muszę poszukać śrubokręta. Dobra, chwila prawdy. Tylko który to był, który? Brązowy chyba był. Nie. Czarny. A może... Nie. Brązowy jednak. O. Coś tam się przyblokowało. Podciągniemy. Pierwsze opuszczenie musicie uważać. Ona musi się ułożyć w tym ślizgu i mogła się poprzesuwać w transporcie i takie tam, więc to trzeba zrobić szczuciem. Jak widzicie, że coś tam się dzieje, przycina się, to pozwolić jej się ułożyć, żeby ona wskoczyła na swój
tor, że tak powiem. Dobra, ja się tu z nią trochę pomęczę i już jak ją rozruszam, to się odezwę. Dobra, słuchajcie, zaczęła się blokować, bo się coś tu poprzestawiało w trakcie transportu, więc majster to wziął, wyprostował i po prostu takim ruszaniem ona tam wskoczyła w swoje miejsce i teraz już jest luksior, już jak się nawinie teraz i odwinie, to już powinno być wszystko w porządku. Ten. Także wszystko działa. Teraz ten chyba. Nie ten. Podłączacie niebieski do niebieskiego, czyli do tak zwanego minusa, natomiast brązowy to jest opuszczanie, faza opuszczania, czarny to jest faza podnoszenia. I teraz czarny, faza podnoszenia. Roleta się ułożyła tam na górze, w ślizgach, we wszystkim. Biorę się za przyklejanie alutermo, to się chyba nazywa. Także do za chwilę. Mata alutermo. Słuchajcie, teoretycznie producent mówi, że następuje to 15 cm stropianu. Nie wiem, czy to tak jest. Nie wnikam to, po prostu dla świętego spokoju przykleję to na tył rolety po to, żeby jakby odizolować dostawanie się zimna, ponieważ tam jest goła blacha. Czy to zadziała, czy nie, tego nie wiem. Wejdźcie na stronę producenta, poczytajcie, zobaczycie, dowiecie się. Najważniejszą rzeczą w tym, żeby to działało tak, jak niby producent mówi, to nie można tego zgnieść. To musi być w formie takiej, jakiej jest, czyli ma to tak naprawdę szerokości z centymetr, a jakbyśmy to zgnietli, będzie miało milimetr. Więc jak będzie miało milimetr, to na pewno nie będzie działać. Musi być to w formie takiej luźnej. Więc majster sobie to przylepi tutaj na taśmę aluminiową, czy tam chuj wie jaką. Chyba aluminiowa ona się nazywa. Zrobię sobie te plecy. No i dobra, majstry, oklejone. Myk jest taki, że żeby to zadziałało, to musi być tu niestety szczelnie oklejone. Ta taśma aluminiowa, ona się niewygodnie ją się klei, więc trzeba małymi kawałkami kleić, tam nie wiem, po 30 cm, bo tak to wam się pozwija, to i wyrzucicie do śmieci. Także tyle w tym odcinku. Okno jest przygotowane do wstawienia. W następnym odcinku będziemy montować to okno tam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.